W tym wydaniu cyklu Kryminalne opowieści Polska czas na wydarzenia związane z pseudokibicowskim gangiem wywodzącym się ze środowisk Torcidy, czyli fanów piłkarskiego zespołu Górnika Zabrze. Członkowie tej struktury mieli dokonywać wymuszeń rozbójniczych, pobić czy wprowadzać do obrotu znaczne ilości środków odurzających. Byli też uwikłani w brutalną rywalizację z innymi podobnymi gangami. Od momentu, gdy w polskim półświatku prym wiodły takie gangi jak pruszkowski, ożarowski, wołomiński, ząbkowsko-praski, czy takie postacie jak Słowik, Pershing, Dziad, Nikoś albo Krakowiak, a pseudokibice kojarzyli się jedynie ze stadionowymi bijatykami, minęło sporo czasu. Dziś część najbardziej znanych gangsterów z tamtych lat już nie żyje, inni wciąż przebywają za kratkami, a jeszcze kolejni zajmują się czymś zupełnie innym. Udzielają się w mediach społecznościowych, piszą książki, a jeśli nadal pozostają aktywni w półświatku, niejednokrotnie ma to już zupełnie inny wymiar, najczęściej gospodarczy. Nie ma już też gangów zajmujących się typową bandyterką, które stanowiły niechlubny symbol lat 90., wymuszających haracze z kijem bejsbolowym w ręku, porywających ludzi dla okupu czy dokonujących zabójstw na zlecenie. W pewnym sensie wyjątek stanowią grupy pseudokibicowskie, częściowo przejmując te role, jednak głównie we własnym środowisku. Utożsamiając się z konkretnym klubem piłkarskim, pseudokibice nie biją się już na taką skalę jak kiedyś na stadionach, ale dokonują rozbojów, pobić, przemycają i handlują środkami odurzającymi czy nielegalnymi wyrobami tytoniowymi. Czerpią korzyści z cudzego nierządu, wyłudzają kredyty i podatki, organizują ustawki, czyli umówione bójki pseudokibiców dwóch przeciwnych klubów na określonych zasadach, czy polowania na członków konkurencyjnych bojówek. W tych środowiskach również zdarzają się zabójstwa, a kij bejsbolowy kojarzący się z gangsterami z lat 90. w przypadku pseudokibiców, z których wielu wprost nazwać można współczesnymi, regularnymi gangsterami, zastąpiła maczeta. Na wszystko to nie brakuje przykładów. Spośród najbardziej znanych i najlepiej zorganizowanych gangów pseudokibicowskich w Polsce głośno było przede wszystkim o Wiśle Sharks związanej z Wisłą Kraków, judegangu ze środowisk tamtejszej Krakowi, psychofans wywodzącym się z fanatyków Ruchu Chorzów czy Torcidzie Górnika Zabrze. Zabrze to miasto powiatowe na Górnym Śląsku, należące do Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, liczące nieco ponad 170 tysięcy mieszkańców. Tamtejszy klub piłkarski, występujący w Ekstraklasie Górnik Zabrze, powstał natomiast w 1948 roku. Przez lata zdobył m.in. 14 razy tytuł Mistrza Polski czy 6 razy Puchar Polski. Zajmuje 4. miejsce w tabeli wszechczasów Ekstraklasy i 3. miejsce w tabeli medalowej Mistrzostw Polski. Sama Torcida, jako zrzeszenie najbardziej zagorzałych fanów Górnika Zabrze, wyklarowała się pod koniec lat 90. Choć same struktury kibicowskie, nie nazywane jeszcze Torcidą, sięgają lat 70. Określenie Torcida ma zaś swoje korzenie w Brazylii, gdzie grupy kibiców nazywa się torcidas, od słowa torcer, oznaczającego kibicowanie. Z czasem jednak, szczególnie w ostatnich latach, Torcida Górnika Zabrze, głównie za sprawą policyjnych realizacji i przekazu medialnego, zaczęła być kojarzona nie tyle z najbardziej oddanymi fanami klubu, co z pseudokibicowską, dobrze zorganizowaną i niebezpieczną grupą przestępczą, która brutalnie ścierała się z innymi, sobie podobnymi gangami. W czerwcu 2016 roku w Jaworznie, nieopodal autostrady A4, na stacji benzynowej, pobito Krzysztofa M., pseudonim Mara, z wykształcenia elektryka, a jednocześnie znanego zawodnika MMA i jego kierowcę, Dawida C. Wszystko uwieczniły kamery monitoringu. Napastnicy nie mieli na głowach kominiarek. Jak okazało się później, Mara miał przewodzić w Torcidzie Górnika Zabrze bojówkarzom, czyli podgrupie do rozwiązań siłowych. 24 października 2017 roku przy ulicy Królowej Jadwigi w Rudzie Śląskiej brutalnie pobito innego mężczyznę, w tym przypadku z użyciem kijów bejsbolowych. Pomimo szybkiej pomocy lekarskiej, kilka dni później zmarł on w szpitalu. Ofiarą okazał się Dariusz P., związany z Torcidą Górnika Zabrze. Jak ustalili śledczy, m.in. na podstawie nagrań z monitoringu, zaatakowali go członkowie konkurencyjnej bojówki pseudokibicowskiej Psychofans, funkcjonującej w otoczeniu klubu Ruch Chorzów. W dniu ataku kilku członków tej grupy w Rudzie Śląskiej pilnowało, by nikt nie złapał ich młodszych kolegów malujących na ścianie graffiti. W pewnym momencie Łukasz B, pseudonim Baluś, o czym sam opowiedział, decydując się na współpracę z organami ścigania, zobaczył, że obok przejeżdżał Dariusz P. Pseudokibice ruszyli do aut, dogonili mężczyznę i zajechali mu drogę. Gdy wysiadł ze swojego samochodu i zaczął uciekać, dopadli go, uderzając metalowym kijem bejsbolowym w głowę. Potem kopali go po całym ciele, a gdy przestał reagować, uciekli. Wszyscy poza jednym mężczyzną, którym według prokuratury był niejaki Kajetan B. Kopał on jeszcze Dariusza P. po głowie do momentu, gdy jeden z kompanów nie odsunął go od ofiary. Pobity członek Torcidy dosłownie dławił się krwią. Pogotowie zabrało go do szpitala, gdzie zmarł. W późniejszym procesie brat Dariusza, Marcin P., zeznawał, że ktoś zadzwonił do niego z telefonu tego pierwszego i powiedział, że trafili go na goduli. To jest, że pseudokibice Psychofans napadli go w dzielnicy Rudy Śląskiej o nazwie Godula. Nie udało się ustalić, kto wykonał połączenie. W trakcie rozpraw dotyczących śmierci Dariusza P. jeden z uczestników zajścia, Łukasz B., pseudonim Baluś, zapewniał, że żałuje swojego udziału w Psychofans. Przeprosił też rodzinę ofiary. Kilka dni po zbrodni, gdy kibice żegnali Dariusza P., w jednym z komentarzy na Facebooku ówczesna prezydent Rudy Śląskiej, zmarła niedawno przez chorobę nowotworową Grażyna Dziedzic, napisała w odniesieniu do innego wpisu, że ofiara była agresywna jako pseudokibic i nie pochodziła z Rudy Śląskiej. Komentarz potem zniknął, a sama prezydent ubolewała nad tym, jak internauci odebrali jej słowa. Zaznaczyła też, że jest przeciwna bandytyzmowi, a najbardziej zależy jej na bezpieczeństwie mieszkańców miasta. W drugiej połowie listopada 2017 roku Centralne Biuro Śledcze Policji poinformowało, że ujęło 11 osób ze środowisk pseudokibicowskich Torcidy Górnika Zabrze. Podejrzani usłyszeli 70 zarzutów, m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, dokonywania wymuszeń rozbójniczych, pobić czy wprowadzania do obrotu znacznych ilości środków odurzających. Podczas działań zabezpieczono niebezpieczne narzędzia, maczety, pałki teleskopowe, kastety oraz pistolet hukowy, a także pełen przekrój środków odurzających, amfetaminę, kokainę czy marihuanę. Podobna akcja miała miejsce w sierpniu 2018 roku, kiedy w ręce śledczych wpadło kolejnych kilkunastu pseudokibiców. Wtedy wyszło na jaw, że przewodzić miał im Arkadiusz L., pseudonim Mały, który od 2010 roku budował sprawnie zarządzaną strukturę, głównie handlującą środkami odurzającymi, początkowo w Zabrzu, a potem także w Gliwicach czy Bytomiu. Decyzje Małego były w grupie najważniejsze. Zaufani członkowie gangu robili sobie tatuaże z literami BRT, za to jeśli Mały uważał kogoś za niegodnego zaufania, usuwał go ze struktury. Gdy sam wpadł, rolę lidera w jego imieniu miał pełnić najbliższy współpracownik Przemysław S., pseudonim Nowy. Grupa była bardzo rozbudowana i dzieliła się na kilka podgrup, m.in. bojówkarzy pod wodzą wymienionego już Krzysztofa M., pseudonim Mara, czy dealerów. Współpraca z kimś nienależącym do grupy, a tym bardziej z konkurencją, wiązała się z karą finansową, zastraszeniem, a niekiedy także pobiciem. Gangsterzy poza wspólnym popełnianiem przestępstw spędzali też czas prywatnie. Bawili się z rodzinami, trenowali sztuki walki czy na siłowni. Maj 2018 przyniósł zatrzymania 28 osób podejrzanych o udział w bojówkach pseudokibicowskich na Śląsku i uczestnictwo w śmiertelnym pobiciu Dariusza P. z października 2017 roku. Wpadł wówczas m.in. Łukasz L., pseudonim Laki, uważany za jednego z liderów Psychofans. Poza udziałem w gangu i śmiertelnym pobiciu ujęte osoby usłyszały m.in. zarzuty handlu środkami odurzającymi, innego pobicia z Katowic czy zacierania śladów w postaci spalenia odzieży, maczet czy samochodu, których używano do popełniania przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu. W maju 2019 roku 400 funkcjonariuszy CBŚP przy wsparciu kontrterrorystów na terenie Zabrza, Gliwic i Knurowa zatrzymało, w niektórych przypadkach siłowo, kolejnych 15 mężczyzn podejrzanych o udział w gangu Torcidy Górnika Zabrze. Mieli oni wprowadzać do obrotu środki odurzające o czarnorynkowej wartości nawet kilku milionów złotych, zastraszać konkurencję, m.in. odgrażając się porwaniami, i dopuścić się kilku wymuszeń rozbójniczych. Jak przekazywała wówczas Prokuratura Krajowa, zatrzymania były możliwe dzięki zeznaniom pozyskanego do sprawy świadka koronnego, choć w praktyce na współpracę zdecydowało się kilku podejrzanych, m.in. Łukasz C, pseudonim Żurek, Łukasz F, pseudonim Filut, czy podejrzany o handlowanie środkami odurzającymi raper Daniel K. Swoją drogą, ten ostatni miał brać udział w kibolskich akcjach już w 2009 roku, kiedy to zorganizowano zasadzkę na pociąg, którym podróżowali kibice GKS Tychy. Użyto wtedy niebezpiecznych narzędzi. Do swoich teledysków Daniel K. często zapraszał kolegów z bojówki, m.in. Małego. Potem, w 2016 roku, zespół Boruta przejął od Daniela K. inny pseudokibic, Arkadiusz M., pseudonim Ruby. Głównym celem policyjnych działań z maja 2019 roku było natomiast ujęcie Krzysztofa M., pseudonim Mara. Do tej pory uchodził on za bardzo poważną i wręcz nietykalną postać w środowiskach Górnika Zabrze, co wynikało z tego, że dysponował klubową akredytacją i na meczach zasiadał na trybunie VIP obok różnych istotnych postaci ze świata nie tylko sportu, ale też biznesu czy polityki. Nie zawsze jednak tak było. Wcześniej Mara miał trenować sztuki walki z funkcjonariuszem policji z Knurowa. Zaufanie wśród pseudokibiców zyskał, gdy zerwał z nim kontakt. Swoją drogą akredytacje dla bojówkarzy nie były wyjątkiem. We wrześniu 2018 roku dwóch pseudokibiców Górnika Zabrze wniosło do wynajętego pomieszczenia na stadionie blisko 100 sztuk różnych materiałów pirotechnicznych. Jeden z mężczyzn objęty był zakazem stadionowym, a mimo to posiadał klubową akredytację i bez problemu dostał się na teren obiektu. Tymczasem zebrany materiał dowodowy pozwolił oskarżyć w kwietniu 2020 roku 17 osób o popełnienie przeszło 90 przestępstw. Groziło im do 15 lat pozbawienia wolności. Na usługach pseudokibiców miał być nawet adwokat, który informował ich o osobach mogących współpracować z organami ścigania. Takich nielojalnych członków grupy zastraszali pobiciem i porwaniem ludzie Mary. Podczas polowań na zdrajców czy konkurencję korzystali z niebezpiecznych przedmiotów takich jak maczety, ale i elektroniki, np. nadajników GPS. Według prokuratury gang Małego miał wprowadzać do obrotu marihuanę, haszysz, amfetaminę, kokainę, mefedron czy tabletki ekstazji. Dużą część z nich przemycając z Holandii i Hiszpanii, a resztę produkując samodzielnie. Łączna wartość trefnego towaru mogła wynieść nawet kilka milionów złotych. Proces ruszył we wrześniu 2020 roku, a dostęp do gmachu sądu ze względów bezpieczeństwa był wtedy ograniczony. Policja dysponowała informacjami, że w okolicy mogą pojawić się kompanie oskarżonych. Pierwszych dwóch, których zdołał przesłuchać wtedy sąd, nie przyznawało się do winy. Dalej planowano przesłuchanie Małego. Listopad 2020 roku pokazał, że konflikty pseudokibiców Górnika na gruncie handlu środkami odurzającymi miały miejsce znacznie wcześniej niż swój gang zorganizował Arkadiusz L., pseudonim Mały. W 2005 roku w Knurowie doszło bowiem do brutalnego pobicia dilera z użyciem kijów bejsbolowych i siekier. Sprawcy uderzali go nimi nawet po głowie. Przeżył, bo napastników spłoszyli świadkowie. Dealer padł ich ofiarą, ponieważ nie chciał pracować dla pseudokibiców. Dopiero w listopadzie 2020 roku do tej sprawy zatrzymano 6 osób. Jedna z nich odbywała wówczas karę za kierowanie gangiem. Dwie miały teraz odpowiedzieć za usiłowanie zabójstwa dealera, za co groziło im dożywotnie pozbawienie wolności. A wszyscy dodatkowo usłyszeli zarzuty udziału w zbrojnej grupie przestępczej. Aresztowano ich tymczasowo na 3 miesiące. Tymczasem wracając do Małego, Mary i innych. W maju 2021 roku prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia właśnie przeciwko Krzysztofowi M, pseudonim Mara, i Krzysztofowi S, pseudonim Małolat. Zarzucano im popełnienie ponad 30 przestępstw, w tym kierowania wobec Mary, do czego w procesie się nie przyznawał, czy udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, uczestnictwa w obrocie znacznymi ilościami środków odurzających, pobić, w tym tych z użyciem niebezpiecznych narzędzi. Groziło im do 15 lat więzienia. Śledczy zapowiadali wtedy, że to nie koniec spraw pseudokibiców ze środowisk Torcidy Górnika Zabrze, bo zarzuty usłyszało dopiero kilkadziesiąt osób, a członków gangu miało być nawet 200. Wbrew pozorom, areszt i oskarżenie Mary pomogło go w pewnym sensie uratować. W sierpniu 2021 roku wyszło na jaw, że jeden z byłych kompanów Mary zlecił jego zabójstwo. Do zbrodni nie doszło tylko dlatego, że jedna z osób, która miała wziąć w niej udział, wpadła w ręce funkcjonariuszy CBŚP. Wcześniej, w lutym 2021 roku, Mara zeznawał w procesie bojówki Psychofans. Część jej członków oskarżono o to, że w 2016 roku na stacji benzynowej w Jaworznie pobili Krzysztofa M. i jego kierowcę Dawida C. Mara, stojący na rozprawie za kuloodporną szybą, w kajdanach na rękach i nogach, zeznał, że nie przypomina sobie, by ktoś go pobił. Sam natomiast trenuje sztuki walki i miewa kłopoty z pamięcią. W podobnym czasie do nagłośnienia sprawy zlecenia egzekucji na Marze do Sądu Okręgowego w Gliwicach trafił kolejny akt oskarżenia wobec pseudokibiców ze środowisk Torcidi Górnika Zabrze. Objęto nim 13 osób, przypisując im niemal 300 przestępstw, przede wszystkim związanych z obrotem różnego rodzaju środkami odurzającymi, w ilości nie mniejszej niż 130 kg. Był to już 7. akt oskarżenia w sprawach Torcidy. Październik 2021 roku to zatrzymania następnych 7 podejrzanych o udział w pseudokibicowskim gangu Torcidy Górnika Zabrze przez CBŚP. Podczas działań zabezpieczono m.in. broń palną i kamizelkę kuloodporną. Ujęto osoby, w tym jedną kobietę, podejrzewano o udział w gangu, pranie brudnych pieniędzy oraz handel środkami odurzającymi o wartości blisko 3 milionów złotych. Groziło im do 12 lat za kratkami. Zostali tymczasowo aresztowani na okres 3 miesięcy. Kilka tygodni później wątek Torcidy pojawił się w procesie pseudokibiców Ruchu Chorzów, czyli gangu Psychofans. Wezwano tam jako świadka jednego z liderów kiboli Górnika Zabrze z Rudy Śląskiej, Jarosława P., pseudonim Lotek, który doświadczył 2 zamachów na swoje życie ze strony konkurencji, ostatniego w grudniu 2016 roku. Notorycznie nie stawiał się jednak na wezwania sądu, dlatego ten zadecydował o doprowadzeniu mężczyzny przez policję. Gdy pojawił się już na rozprawie, twierdził, że zamachy były nieszczęśliwymi wypadkami, nic z nich nie pamięta i nie zna oskarżonych. Co ciekawe, pozycja Lotka w środowiskach Górnika Zabrze była naprawdę wysoka, a potwierdzała to sytuacja z 2018 roku, kiedy to wracał on czarterowym samolotem z wyjazdowego meczu razem z działaczami, trenerami i piłkarzami klubu na zaproszenie samego prezesa Górnika. W tym czasie, od 2017 do 2019 roku, Jarosław P. był objęty zakazem stadionowym. Podobnie do Lotka wobec sądu zachowywał się jeden z liderów bojówki persona non grata zrzeszającej pseudokibiców GKS-u Katowice, Daniel D., pseudonim Romek. We wrześniu 2017 roku Psychofans przygotowali na niego zamach, dlatego w procesie chorzowskiego gangu uzyskał status oskarżonego. Gdy nie stawiał się na wezwania, sąd zarządził ustalenie jego miejsca pobytu przez policję. Funkcjonariusze byli bezradni. Romek nie miał meldunku, nie bywał w miejscu zamieszkania, nie utrzymywał kontaktów z rodziną. Wysłał za to list do sądu, w którym twierdził, jakoby przebywał wówczas w Wielkiej Brytanii. Problem w tym, że jednocześnie widziano go na trybunach podczas meczu Górnika Zabrze pod koniec listopada 2021 roku. Co ciekawe, zdaniem organów ścigania, w napadach Psychofans na Lotka i Romka miał brać udział Paweł M., pseudonim Misiek, lider Wisła Sharks, czyli zaprzyjaźnionego z Psychofans gangu pseudokibicowskiego ze środowisk Wisły Kraków, który zdecydował się na współpracę z prokuraturą, a jego zeznania wyciekły do internetu. Według samych skruszonych gangsterów Te ataki miały być tylko wstępem do o wiele poważniejszych czynów, takich jak obcięcie maczetami dłoni wysoko postawionym kibolom bojówek GKS-u Katowice i Górnika Zabrze, potrącenie samochodem innego bojówkarza czy zabójstwo upozorowane na przypadkowe pobicie kolejnego. W podobnym czasie Torcida, ale tym razem rozumiana nie jako gang pseudokibiców, a zrzeszenie najbardziej zaangażowanych fanów Górnika Zabrze, popadła w konflikt z władzami klubu ze względu na akcję policji, kiedy kibice przygotowywali transparenty na mecz z Wisłą Kraków. Konflikt przełożył się na bojkot spotkania z Zagłębiem Lublin. Trybuny Górnika Zabrze były puste, zaś na boisko wybiegł kibic, doprowadzając do przerwania spotkania. Potem przedstawiciele Torcidy negocjowali z władzami klubu, dochodząc do kompromisu i w listopadzie zapowiedzieli, że kibice wrócą na trybuny. 19 kwietnia 2022 roku katowicka delegatura Prokuratury Krajowej skierowała do Gliwickiego Sądu Okręgowego jeszcze jeden akt oskarżenia wobec zbrojnego gangu, składającego się z pseudokibiców wywodzących się ze środowisk Torcidy. Dotyczył on 52 przestępstw, których miały się dopuścić 24 osoby w okresie od 2019 do 2021 roku. Chodziło głównie o wprowadzanie do obrotu znacznych ilości środków odurzających oraz przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, rozboje z użyciem niebezpiecznych narzędzi, pobicia, uszkodzenia ciała, pozbawienia wolności. Sprawcy niejednokrotnie mieli się ich dopuszczać w miejscach publicznych, nie zasłaniając twarzy, na oczach wielu świadków, co w założeniu budziło postrach i respekt. Co tyczy się zaś środków odurzających, mowa o co najmniej 120 kg marihuany, haszyszu, amfetaminy, mefedronu i tabletek ekstazji, a także płynnej amfetaminy. Niektórzy z oskarżonych mieli też odpowiadać za nielegalne posiadanie i handel bronią palną oraz amunicją. W toku śledztwa zabezpieczono m.in. karabin maszynowy. Celem grupy były jednak nie tylko przestępstwa tego typu, ale całkowite zmonopolizowanie półświadka w Zabrzu. W lipcu 2022 roku do sądu trafił natomiast akt oskarżenia wobec bojówkarzy Psychofans wywodzących się ze środowisk Ruchu Chorzów. 10 osobom przypisano popełnienie niemal 60 przestępstw, m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, handlu środkami odurzającymi, prania brudnych pieniędzy czy wspomnianego wcześniej śmiertelnego pobicia Dariusza P. ze skonfliktowanej z Psychofans Torcidy Górnika Zabrze. O ten ostatni czyn wcześniej oskarżono już kilku pseudokibiców. W tym akcie oskarżenia do sprawy przypisano jeszcze Aleksandra S. To on miał bić Dariusza P. metalowym kijem bejsbolowym. To wszystko na dziś. Jeśli zaciekawiła Was historia pseudokibicowskiego gangu wywodzącego się ze środowisk Torcidi Górnika Zabrze, możecie zostawić pod tym materiałem łapkę w górę i podzielić się swoimi wrażeniami w komentarzach poniżej. Zapraszamy do zasubskrybowania kanału Podejrzani oraz kliknięcia ikony dzwonka, aby nie przegapić żadnych nowych materiałów. Tej historii można także posłuchać jako podcastu Kryminalne Opowieści na platformach Spotify, Apple Podcast oraz MP Go. Zachęcamy do skorzystania z opcji wspierania kanału YouTube Podejrzani, za co można zyskać wiele nagród, takich jak wcześniejszy dostęp do nowych materiałów czy specjalnej serii reportaży i wywiadów tylko dla wspierających. Do zobaczenia wkrótce. Czytał Maciej Marcinkowski.